Siema, z tej strony Trinsus. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie, jak to jest prowadzić własne zoo. A to dlatego, że będziemy grali w Zoo Happy Animals, czyli zoo szczęśliwe zwierzaki. I tutaj nie możemy dać się ugryźć na przykład krokodylowi między innymi. To jest pierwszy level, więc zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, ponieważ to, co robię, jest naprawdę niebezpieczne. Karmienie krokodyla? No naprawdę, dobra. Nice. Drugie mu się udało wsadzić do mordy. I teraz trzecie. Jest. Co? Nie! I teraz dopiero jest zadowolony. Co to ma być? Okej, dobra. Udało nam się nakarmić krokodyla, to po prostu jesteśmy prawdziwymi kozakami. No dobra, teraz ubrudził nam się z kolei jakiś słoń i trzeba go będzie umyć. Czy ciężko jest kąpać słonia? O nie, on ucieka! Bądź grzeczny! Nie chcesz być chyba śmierdzącym słoniem, przecież czy słonie śmierdzą? Chyba nie, przecież słonie są za fajne, żeby śmierdziały. No dawaj, ty jesteś małym słoniem, więc jeszcze nie wiesz tego. Przynosisz hańbę swojej rodzinie, dawaj dupę. Dawaj brudną dupę słonią. No nie. No dobra, no i słonik został teraz wykąpany przez nas. Jesteśmy kozakami w tej grze. Po prostu naprawdę dobrze nam idzie. 5 gwiazdek za to. 5 gwiazdek. Zawsze marzyłem, żeby wykąpać słonia. Okej, prześlij. Genialne. Dobra, i teraz w takim razie musimy je dobrze ze sobą posortować, dlatego że no to by nie było najlepsze, gdybyśmy źle otworzyli zagrodę, ponieważ wtedy mógłby lew wejść do lam, czy tam alpak, i wiecie, co by się stało, prawda? Lew przy alpakach to nie jest najlepsze połączenie, ponieważ może on zeżreć taką alpakę. Nawet ja bym ją zjadł, ale dlatego, że jest taka słodka. Ale tak, to bym nie chciał chyba jeść mięso z alpaki. Napiszcie w komentarzu, czy wy byście chcieli. O nie, to idzie złą w stronę. Bonusowy level dostaliśmy, zobaczmy, o co w nim chodzi. Okej, mamy ukraść lwowi mięso. Dobra, jedno się udało ukraść, on tutaj odwraca uwagę. I my, dobra, udało nam się. To było bardzo łatwe. Udało się mu ukraść jedzenie. Teraz on będzie głodny. Nie no, ma jeszcze cały talerz takiego żarcia, więc wszystko jedno, czy go kradliśmy, czy nie. Dobra, karmienie hipopotama. Mam nadzieję, że to będzie łatwiejsze niż karmienie krokodyla, dlatego że no, tutaj przynajmniej może nam nie obgryzie ręki ten hipopotam. Okej, ja nim ruszam i muszę zbierać arbuzy. Hipopotamy bardzo lubią arbuzy. Czy wy lubicie arbuzy? Napiszcie w komentarzu. Ja tam lubię arbuza i jeden chyba z moich ulubionych owoców to jest. O, zobaczcie, alpaka! Nie daliśmy jej zjeść, więc dzięki temu teraz możemy sobie zrobić jej fryzurę. Czy mogę ją ostrzyć też po mordzie? O nie, nie mogę, szkoda, ale byśmy zrobili wtedy całkiem łysą alpakę. W ogóle miałem rację, że to były alpaki, no bo one zawsze są tak ostrzyżone. A nie, a czy jej nie będzie zimno w ogóle? No zobaczcie na tą alpakę. Ona jest cała naga, o nie. O nie, mam nadzieję, że nie ma swojej zagrody obok niedźwiedzi polarnych. Bo wtedy by musiała pożyczyć jakieś pióro od pingwina. Dobra, zobaczmy w takim razie. Teraz biegnie sobie tutaj słonik. Co to jest za reklama? Wiecie co? Nie będę tego oglądał. Dobra, musimy biec do bananów! Dobra, tak to się gra. O kurde, zobaczcie, to jest taka minigierka, to są te wszystkie popularne gry, gdzie musimy biec tak, żeby się jak najmniej skurczyć. I patrzcie, ile małp mamy na sobie! Ile małp mamy na sobie! O, i teraz patrzcie, pyk, pyk, pyk. I my mamy wszystkie banany tylko dla siebie, genialnie, no. Ej, pracowanie w zoo jest naprawdę bardzo łatwe, myślałem, że to jest trochę cięższe. Teraz przeszliśmy do naszego zoo i zobaczcie, możemy sobie, o, dobra, tutaj musimy wszystkie chodniki sobie po prostu umyć, dlatego że nie może być brudno w zoo przecież, zobaczcie no, nie może być brudno, okej, musimy idealnie musimy wszystko umyć, bo zwierzątka muszą być szczęśliwe. Dobra, teraz robimy karmę dla zwierząt. O, to jest Fruit Ninja, ile to ma gierek w sobie fajnych, Ej, a my jesteśmy bardzo dobrzy w to, bo wszystko potniemy bardzo mocno. Ej, ale to jest za łatwe trochę, to jest za łatwe, no. I to jest karma dla zwierząt, w ogóle jakie zwierzęta to jedzą? Strusie jakieś? Dobra, czy to jest dobra karma? Okej, to jest dobra karma, bardzo fajnie. Bonusowy level mamy i kameleon, ja uwielbiam kameleony. Możemy łapać teraz muchy.
To jest... O, jak on rośnie! Co? Co? O, nie trafiliśmy. Dobra. O, a masz! Robi się coraz większy. Ten kameleon, ludzie, jest gigantyczny. Patrzcie na niego. Czy wy byście się przestraszyli, gdybyście zobaczyli takiego kameleona? Oh man, patrzcie, on już ledwo się trzyma na tej gałązce. Dobra, teraz musimy przejść bezpieczną drogą, którą nie złapie nas ten oto tutaj aligator. To jest aligator czy krokodyl? Nie mam pojęcia. Okej. I nakarmiliśmy dzięki temu lwy, ale czemu, gdybyśmy przeszli inaczej, to niby on by nas zjadł. Okej, teraz musimy przejść sobie mostem i dostarczyć im jedzonko tutaj. No to jest bardzo łatwe zadanie, naprawdę bardzo łatwe. Bez problemu nakarmiliśmy znowu nasze lwy. Dobra, i teraz musimy sortować jedzenie dla naszego słonia. Słoń jest bardzo szczęśliwy, ponieważ dostał jabłka, ale tutaj... O nie! Czy ja to popsułem? Nie, dobrze. A czemu tutaj miało takie coś? No, nie, no to są za łatwe zadania, ludzie, co to ma być? Dobra, i teraz musimy wrzucić świnie do błota, co? O! Czemu to mi tak źle idzie? Bang! Okej, dobra, wrzucamy świnie. Wrzucamy świnie do błota. Teraz musimy popchnąć. Okej, tą świnię. Bang! Odbijam ją i wpycham ją. No, udało się. Świnka się wykopała w błocie. No teraz ona po prostu ma dobry dzień w końcu, bo bez błota świnia, to co to w ogóle jest? Dobra, i zobaczcie. Zaczynaliśmy od karmienia krokodyla. I teraz także będziemy karmić... O, krokodyla. Zobaczymy, czy nam się uda. Co? Jeszcze dłużej muszę to trzymać? Okej, on mnie nie chciał ugryźć. No tego się nie spodziewałem po krokodylu. Myślałem, że mnie ugryzie. Okej. Może jeżeli nie puszczę, to wtedy mnie ugryzie. Ale póki co, to dobrze mi idzie. O, pycha. Udało nam się! Ej, uważam, że zostaliśmy naprawdę bardzo dobrymi dozorcami zoo, tak? Tak jest zookeeper po polsku? Chyba tak. Więc słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się on podobał. Jeżeli chcecie więcej, no to oczywiście subskrypcja na tym kanale będzie bardzo, ale to bardzo dobrym pomysłem dla was. Więc subskrybujcie i wielkie dzięki za oglądanie i za subskrypcję. To było na tyle, na razie. Trzy.